23. Zmienia się rok i stawka VAT. Paliwa od stycznia objęte są 23% podatkiem, ale na stacjach zmiany nie widać. Jak to możliwe? O to pytamy w 15 na żywo. Agata Wolna, witam i zapraszam. Na początek zadanie na spostrzegawczość i pytanie, czym różnią się te dwa obrazki? Odpowiedź jest łatwa. Niczym. I to pomimo faktu, że zdjęcia zrobione są odpowiednio w grudniu i w styczniu oraz że w międzyczasie wzrosła stawka podatku VAT. To, czego na pierwszy rzut oka też nie widać, to manewr Orlenu, który z dnia na dzień obniżył hurtową cenę paliw o 12%. Analizując te fakty i dane, musimy zadać pytanie, co wszystkie te zabiegi miały na celu i czy ceny nie były zawyżane po to, by teraz szoku związanego z ich wzrostem nikt nie odczuł. Karolina Wasilewska ten wątek rozwinie. Karolina? Karolina Wasilewska, bardzo ci, Karolino, dziękuję. Ekonomiczny rachunek czy polityczna kalkulacja? To pytanie w 15 na żywo musi paść teraz. Radomir Wity na Wiejskiej. Powiedz proszę, że ta cała sekwencja zdarzeń, o której mówi Karolina, jest właśnie bardziej ekonomicznie uzasadniona, czy może politycznie opłacalna? Uzasadnienia szukają polityki. Przełom roku pozbawia złudzeń. Ze wschodu płyną doniesienia o kolejnych atakach i nieustannej próbie sił. Strona ukraińska poinformowała, że zbombardowała rosyjskie koszary w Donbasie. Zginąć miało około 400 rezerwistów, około 300 ma być rannych. Ostatni raz widziana była o świcie na dworcu w Poroninie, potem ślad po niej już ginie. To nie jest szukanie dziury w całym, to wołanie o to, by nie dopuścić do tragedii. Mieszkańcy Trzebini po ziemi stąpają jak po kruchym lodzie, bo co chwila tak gdzieś się zapada. Ostatnie zapadlisko zlokalizowano na terenie ogródków działkowych w sobotę. Marcin Kwaśny jest